Kochani, witam was ponownie na moim kanale. Moi drodzy, była 8:05 i zaczynamy challenge, w którym pobijam rekord na kroki. Ja powiem wam, że trafiłam na najgorszą pogodę, jaka mogła być. Była na deszcz. A specjalnie przyjechałam do Białegostoku, żeby ten challenge zrobić. Chociaż w 24 godziny dobić do 24 godziny dobić do 100 tysięcy kroków. Bym nie miała tak łatwo do zrobienia, miałam kilka zadań. Na przykład pójść na wizytę do ortodonty i na prześwietlenie. To takie bardzo prywatne i osobiste, ale musiałam to wtedy zrobić. Przejść obok czterech galerii, zjeść loda, zrobić zdjęcie z napisem Białystok, naszym znanym, zrobić zdjęcie ze stadionem i napisać piosenkę. Zobaczcie, jak mi poszło. Mam już zrobionych 362 kroki, zaraz wam pokażę. I odejmuję sobie 20, ponieważ tyle zrobiłam dzisiaj w drodze do tego miejsca. Jeszcze bardzo dużo. A jak wieje wiatr. Jeśli chodzi o ten challenge, wiem, że zrobiło to masę youtuberów już, ale zauważyłam, że to zazwyczaj płci męskiej. Więc postanowiłam, będę pierwszą kobietą, która to zrobi. Czemu wybrałam Białystok? Bo to jest dobre pytanie. Wiem, że zadawaliście w to pytanie. Wybrałam Białystok, ponieważ tutaj czuję się jakoś bezpiecznie i są takie już trasy, które znam i wiem, jak to mogę mniej więcej pójść. Białystok to też jest moim miastem, ja tu mieszkam i stąd pochodzę, więc to jest jakby ułatwienie o wiele większe. Tu jest tutaj bezpieczniej niż w Warszawie na przykład, bo będę musiała chodzić tutaj w nocy, więc... Czy ja wiem, jakby... To jest najgorsza część tego challenge'u, chodzenie w nocy. Moi drodzy, przestało padać. Więc moi drodzy, nie poddajemy się. Jeśli chodzi o piosenkę, to napisałam już do jednej osoby, która zajmuje się tym wszystkim nagrywaniem i robieniem bicików. On jednak robi bardziej w rapy i trapy, więc prawdopodobnie mu coś podeślę dla fanów. Powiem wam, że naprawdę już jest mi ciężko, a przeszłam nawet może kilometr. Ale to może dlatego, że nie zjadłam żadnego śniadania dzisiaj. Znowu pada! Znowu pada! Dlaczego? Naszym celem jest teraz dojść do mojego ortodonty, który jest na drugim końcu miasta. Na 12 mam wizytę, ale muszę jeszcze zrobić to prześwietlenie. A zgubiłam gdzieś skierowanie, więc muszę pójść do ortodonty, wziąć skierowanie, pójść na prześwietlenie i wrócić znowu do ortodonty. Oh yeah! O, ciężko mi się chodzi. Bardzo mi tak jakoś przykro, nie ma tu nikogo, z kim mogłabym porozmawiać. Chociaż o 14 jestem umówiona z ojcią moją, więc dotrzymała mi trochę towarzystwa i porozmawiamy od razu, bo nie wiem, czy sama przez 24 godziny bym wytrzymała. Mam nadzieję, że w nocy tak nie będzie padać. Matko! Ogólnie nie przemyślałam tego. Ogromna górka! Wyglądam jak kupa. Totalnie jak kupa. A ja już po prostu mam takie coś, nawet ręka mi boli. A ładny samochód. Aha, nie przepuściła mnie pani. Dobrze, że to nagrałam. Na pierwszeństwo. Jest 9:38, czyli minęło dokładnie około 1,5 godziny od zaczęcia. Już jestem w centrum, więc mamy 10 tysięcy kroków. Czy zaczyna padać? O nie, proszę nie. Mamy pierwszą galerię, moi drodzy. Oh yeah. Ogólnie jakby jestem zmęczona, ale to chodzi o moje bardziej podejście, dlatego że jakby ja idę, bo wiem, że muszę iść. Ale zaraz już będę u ortodonty i będzie w porządku. Dobrze, że został deszcz padać, bo jak padał deszcz, to było no fatalnie iść, tak? Za mną jest kolejna galeria, czyli mamy zaliczone 2 z 4. I już niedługo będę u ortodonty, poszłam taką dookoła drogą, żeby właśnie tą galerię zobaczyć i mieć zaliczone. Jestem po prześwietle, po RTG. To jest tak zwane urządzenie, gdzie wkładasz szczękę, wygryzasz i dookoła cię lecą różne dziwne machiny, jak trochę statek kosmiczny. Musiałam na chwilę usiąść, bo odpadam, nie siedziałam od godziny 8 i naprawdę już jest ciężko, muszę odpocząć. Po prostu chyba nadałam sobie za mocne tempo i za szybko idę, ale mam już dwie rzeczy teraz, mam na 12, czyli mam jeszcze godzinę, tak szybko się wyrobiłam. Mam godzinę do ortodonty, posiedzę sobie z 10 minut
kroki i tak dalej. Chyba będę robiła mniejsze kroki po prostu, bo to nie chodzi o dystans, tylko o kroki. Chcę nam trochę pokazać Białegostoku, ponieważ akurat przechodzę przez dosyć ścisłe centrum. Jesteśmy tutaj zaraz przed Pałacem Branickich. Jeśli chodzi o to, jak się czuję, jakoś mi teraz lepiej. Zrobiłam sobie Duolingo z hiszpańskiego, jeszcze będę sobie robić, jak skończę z wami rozmawiać. Zjadłam sobie już batonika i wypiłam energetyka. Potrzebuję tych kalorii, bo ciągle je spalam, jakby chodząc spalam te kalorie. Teraz zwolniłam trochę tempa, to jest taki wolny spacerek, żeby po prostu się nie zmęczyć, bo ja szłam wtedy tę pierwszą godzinę, to ja tak pędziłam. Po prostu było takie... Odpocznę na tej kozetce, czy jak to tam się nazywa. A i pokażę wam mój Białystok. Pachnie pięknie właśnie tą taką deszczową pogodą, że wreszcie był deszcz, liście pachną. Patrzcie! I to jest właśnie Pałac Branicki. Zaraz wam zrobię przybiteczki. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Tu, 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 tu. Cześć, kaczko. Vera, to dla ciebie, wiem, że lubisz kaczki. Ona się mnie chyba i wyrobi, ciągle kroki. O, cześć, kaczko. Bardzo śliczne ogródki. Tam chyba państwo skończyli szkołę. Idziemy dalej. O, dzień dobry. A, tutaj jest zakończenie roku. No bo nie wiem, czy wiecie, pewnie nie wiecie. Tutaj w Białymstoku jest jedna z najlepszych, dobra, lepszych uczelni medycznych w Polsce. Dużo tu obcokrajowców przyjeżdża. I właśnie tutaj w pałacu jest rozdanie świadectw. O, ciekawe, co mi dzisiaj zrobił, bo zazwyczaj to... No, umieram przez dwa dni. Ja już bym najchętniej zdjęła ten aparat, ale jeszcze podobno trochę czasu mam poświęcić na ten aparat. Liczę na wrzesień, październik, maj, bo chciałabym już zacząć coś w stronę aktorstwa robić i no ten aparat czuję, że mnie ogranicza. Może tak nie jest, ale mnie ogranicza. Ja nie lubię siebie w aparacie i mam nadzieję, że już niedługo będzie koniec i ściągnę i wtedy wrócę do jakiegoś naturalnego koloru włosów. Jesteśmy już po wizycie. Siedziałam na, leżałam, tak było dobrze, na kozetce przez 20 minut. I ja mam takie, kurde, czy ja wstanę, a czułam tylko pulsowanie w moich nogach. Dobra wiadomość jest taka, że zbliżam się ku końcowi w moim leczeniu ortodontycznym. W końcu i na szczęście, bo dobrałam sobie gumki pod kolor włosów. Teraz bardzo mi chce się siusiu, więc, a zapomniałam tam zrobić, więc idę teraz do trzeciej galerii, którą od razu odhaczymy z mojej listy czterech galerii w Polsce. W Białymstoku. Co najgorsze, czuję, że już za kilka godzin nie będę mogła gryźć. Ja mam coś takiego, jest taka choroba, że jak rozmawiam, to ja muszę chodzić. Więc to jest plus. Ale już odpoczęłam i o wiele łatwiej jest mi iść. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mamy 23 tysiące kroków już. I uwaga, kolejna galeria. Czek. Kochani, mamy godzinę 13, prawie 30. Na nogach jestem od 5,5 godziny. A, niecałe 30 tysięcy kroków. Powiem wam, chyba słabo mi idzie. Bardzo mi zaczyna boleć szyja i kark. Bo ja ogólnie mam z nimi problemy ogromne. Więc bo coraz gorzej mi idzie. Nie mam siły. Oj, przepraszam. Dobra, Misia, muszę coś zjeść. Zostawiłam was na świetniku, bo muszę też również chodzić. O nie, zniosłam swojego Donata. Te włosy są takie dziwne, mogę? Mam nadzieję, że mnie nie dogonią. Idziemy. I na ten moment godzina 14, 31 tysięcy kroków. Czyli dużo spalonych kalorii, 1400. 65 i 22 km. Dużo. Ja muszę się założyć na izotonik. Ogarnę, bo on się skończył i kolejny energetyk. Mam nadzieję, że nie umrę. Już mnie coraz bardziej tutaj boli. Muszę usiąść na chwilę. Kość ogonowa i tutaj kluczowa. Nie wiem, jak to jest kość, ale boli. No i odebrałam Olę. Ola jest ze mną, więc będę miała teraz kogoś do pomocy w nagrywaniu. Chodź. Cześć, Ola! Ona jest super fajna. Lubicie ją. Ona wybiera zupkę, a ja sobie krążę między słoiczkami. Oh yeah! Jestem ciekawa, czy by mnie wyrzucili za nagrywanie. Ogólnie wczoraj byłam w Rossmanie, nagrywałam też ten film, że właśnie znajomi decydują o moim dniu, My Girls. Aha. I babeczka w Rossmanie, bo nagrywałam wybór farby. Podeszła tak, patrzy na mnie. Ja takie, o nie, zaraz mnie wygoni. No może kiedyś to musi nastąpić, ale mam nadzieję, że jak najpóźniej. Dobra, moi drodzy, mamy godzinę 15.30... O, się oplułam. 15.34. Kurde!
39 393 kroki, ale spaliłam już 1900 kalorii prawie i zrobiłam 30 kilometrów. Idziemy dalej, moi drodzy. Teraz mam Olę, która jest też moim kamerzystą i operatorem, więc się też cieszę, że umila mi ten czas, bo wiadomo, jak się gada, to się zapomina o chodzeniu. I tak było, że przez jakiś czas szłam, rozmawiałyśmy i zapomniałam, że ja w ogóle idę, więc super, ale już czuję straszny ból w plecach, ogromny tutaj w szyi i w barkach. No i chyba bym chciała z siku, więc nie wiem, czy w krzak, czy szukać jakiegoś miejsca, żeby się wysikać. Jesteśmy pod stadionem w Białymstoku. I to zdjęcie możecie zobaczyć na... Ja widzę siebie! Ale dziwne! I to zdjęcie możecie zobaczyć na moim Instagramie i... dobra, nie mam siły. Jakiś pan tam mnie się patrzy. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą. To przez mój kolor włosów, czy przez kamerę? A ja strasznie jesteście brudni. Ja nie zauważyłam tego, bo mnie nikt nie nagrywał, tylko ja sama siebie. Ej, powiedziałam właśnie twoją buzę. Sorry. A mnie wolą zęby. Dobra, dziękuję! Ola, operator, nagrywa naszą drogę. Za godzinę... No ponad godzinę się rozstajemy już, Ola wraca do siebie, a ja zostanę sama ze sobą. Musimy na pewno naładować akumulator i teraz idziemy sobie coś zjeść. Pewnie do biedry coś kalorycznego, bo już spaliłam ponad 2000 kalorii, czyli jakby zapotrzebowanie moje dzienne. A na pewno tyle nie zjadłam. Wysikać, to jest najważniejsze, jest godzina 18, jakby 17.30. To znaczy, że jakby połowa naszego challenge mija o 20 dopiero. Mamy około 50 tysięcy kroków. 48 403, czyli zaraz będzie 50 tysięcy, czyli połowa kroków, a połowa czasu będzie za 2 godziny. Więc mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze przez 5 godzin będę chodziła w centrum tutaj. Jakąś trasę sobie, napiszę piosenkę, coś spróbujemy zrobić. Obejrzę sobie serial, bo będę przeglądać TikToka. A już o północy chcę się znaleźć u siebie na osiedlu, żeby czuć takie bezpieczeństwo. No i aż do jakiegoś światła będę dookoła po prostu osiedla kręcić się, więc to będzie też bardzo nudne. Nie wiem, jak to przeżyję. I jeszcze muszę uzupełnić się jedzeniowo na te kilka godzin, bo sklepy zamknięte w nocy. Kończę pierdzielić, bo to wyładowuje mnie troszkę. Piliśmy właśnie pizzę, bo muszę się naładować troszeczkę i okrążałam jak najwięcej. Ona musiała troszeczkę odpocząć. Totalnie rozumiem. Jemy pizzę, idziemy teraz, odprowadzę Olę na dworzec. Czyli muszę dojść do centrum, zrobić sobie zdjęcie z napisem Białystok i zjeść może jakiegoś lodę, czy coś, cukrowe, coś takiego. Uwaga, 50 238, czyli jesteśmy w połowie, o matko, dopiero w połowie. 50 tysięcy kroków i zrobiłam to w 7 godzin i 25 minut. Spaliłam 240 kalorii, więc pizka latuje i 36 kilometrów. Idziemy. No i właśnie pożegnałam Olę, mamy godzinę za chwilkę 18.40. Stało mi do połowy challenge'u półtorej godziny się mówi, tak? Zaraz muszę usiąść chociaż na 15 minut, bo boi mnie strasznie udo, prawda? I usiądę sobie zaraz, przemasuję to udo i spróbuję iść dalej. Ale z tyłu jest ogromniasta chmura, więc mam nadzieję, że nie zacznie padać. Osiadamy. Kolejne zadanie, czyli napis Białystok i już ona tutaj jest. Zdjęcia? Git, chyba mam 5 godzin, kochani, do północy, bo taki był plan, że o północy chcę wrócić do siebie, więc muszę tam dojść w jakiś sposób. Strasznie mi boli prawo udo, jakby teraz próbuję je trochę zcisnąć, a zostało 12 godzin, jakby dopiero będzie teraz połowa. Mam sobie loda na poprawę humoru, to się zjem, to po prostu jest fit totalnie, ale potrzebuję kalorii. Małe kroszki, a do celu. Jest już godzina 25, czyli w sumie 12 godzin, odkąd jestem na nogach i robię to wyzwanie. Jak się czuję? Jestem zmęczona. Jakby moim zdaniem, gdyby te noga mnie tak, te udo mnie tak strasznie nie bolało, to bym mogła naprawdę iść i iść, ale przez to udo naprawdę potwornie mi tu pulsuje. Ej, nawet ręka mnie boli od trzymania. 62 tysiące. Czyli mamy połowę dnia i 40 tysięcy kroków jeszcze. Niewiarygodne! Ej, dostałam certyfikat od aplikacji! Niewiarygodne! Zrobiłeś dzisiaj 60 tysięcy kroków! To jest 45 kilometrów
i 2970 kalorii spalonych. Czyli jak ja zjadłam może mniej więcej 2, to jestem 900 w plecy, więc 900, nie wiem jak to działa. Jeśli chodzi o piosenkę, napisałam już dwie wersje tej piosenki. Kurde, ciągle wychodzi jako bardzo musicalowa. Jakby totalnie na mnie musicalowa. Może zrobić taką musicalową nutę. Właśnie nie mogę doczekać, też jestem totalnie zmęczona. I chyba z tą piosenką poczekam na takie naprawdę trudne momenty, bo wtedy wszystko wychodzi z człowieka i będzie bardziej prawdziwa. Chociaż mogę zrobić... Czekajcie, to jest mój mem na mnie. Part of that war. O, sorry za fałszę. Teraz wejdzie mi jakaś głupawka ze zmęczenia. Ciężko mi. Już mi braknie sił. Biegłam ciągle, więc teraz nie daję rady iść. Nie poddając się, w oczach strumień łez, ze sobą bije się. Sorry, ale mi zaraz wypadniecie. Taki też niepokój, że co będzie, jeśli się nie uda. Strumień łez. O. I chcę, żeby ten refren właśnie był taki, takim pum. Moje udo. I to, co mnie najbardziej boli, najbardziej mnie boli to, że zostało mi strasznie dużo czasu. Zostało mi połowę, a ta połowa nie była... Znaczy była przyjemna, bo była Ola. Ale poza tym... Out. Aktualnie mam bardzo długą przerwę i jem. Ogólnie z moich obliczeń wyszło na to, że... Albo to jest możliwe przejść te 100 tysięcy. Ja myślałam, że ja nie zdążę z czasem. No, trochę już padam z sił troszeczkę. Pewnie za godzinkę sobie wezmę jakiegoś... No muszę dojść jeszcze, sądzę, że pół godziny mam do siebie na osiedle. Najgorsze, że zjadłam bułkę i strasznie mnie bolą zęby. Przepraszam za mój teraz bardzo bogaty zasób słów, ale uwaga. 22:36 kroków. Strzelam 73 tysiące. Udało mi się trafić. Chociaż ja wolałabym, żeby było więcej niż trafiłam, bo to zawsze jest już, wiecie, z głowy więcej. Czyli zostało 27 tysięcy do 100 tysięcy kroków. Ale ja mierzyłam do 115 tysięcy. To znaczy, że pobiję rekord YouTube'owy. Czy ja dam radę? O, nie wiem. Nie mam pojęcia. Uda mi się to zrobić. To nawet today nie będzie takim... Kurde, dam radę, jak to zrobiłam, no to halo. Walczyłam sama ze sobą, ze swoimi po prostu słabościami, a teraz moją słabością jest moja noga. Mam nadzieję, że jutro będzie żyła. Cześć. Mamy prawie 23. I człapię dalej. Jestem na skraju naprawdę wielkiego załamania. Jest ciężko, bo jakby mogłabym iść dalej, naprawdę. Jestem w stanie iść dalej, jeśli chodzi o moje zmęczenie. Ale moja noga odmawia trochę mojego posłuszeństwa. I to mnie boli. I naprawdę jest ciężko. Więc teraz już nie daję rady i... A jeszcze mnie zwołam jakieś kojoty moim wyczom. Już mi braknie sił. Biegłam ciągle, więc teraz już... Nie mogę po prostu iść do dupy. I kochani, zaliczam zadanie i jesteśmy przy czwartej galerii. Tam jest ciemno, nie widzicie jej. Galeria, outlet. Za 15 minut, może mniej, 12-13, jest godzina północna. To znaczy, że chodzę już tak od 16 godzin. Trochę mi ciężko, przyznaję. I to nie chodzi o fizyczne, jakby o zmęczenie, bo mogłabym iść dalej, nie jestem śpiąca. Usiądę. O, zrobiłam koło, o którym mówiłam. Zajęło mi to jakieś pół godziny. Inny problem jest z tym udem, bo powoli go nie czuję. I teraz sprawdzimy. O, przepraszam, trochę was nadłuwa, bo nie dam rady. Sprawdzamy, moi drodzy, ile kroków dzisiaj wyszło. O kurde. Więc jaka jest moja decyzja? Ja nie dam rady ze względu na nogę. Gdyby to zależało od czegoś innego, od właśnie zmęczenia, to prawdopodobnie bym szła dalej. Mam 8 minut do północy i zostało mi około 300 kroków i będzie 80 tysięcy kroków. I wiem o tym, że na przykład patec
osiągnął tyle i przeszedł te 80 tysięcy kroków. I moim zdaniem to też jest mega sporo. I nie będę na siebie zła w żaden sposób, że nie zrobiłam tych 100 tysięcy kroków, bo czuję, jakby znam swoje ciało i wiem, że prawdopodobnie może coś to się skończyć, jeśli totalnie nie czuję już tej nogi. Jeśli chodzi o piosenkę, mam refren. No chyba nie dam rady, po prostu, przez tą nogę. Gdyby to nie była ta noga, to lewa funkcjonuje naprawdę w porządku i bym pewnie kontynuowała ten challenge. No, nieważne. Chcę naprawdę wydać sobie piosenkę i opowiedzieć o poddawaniu się. O tym, że jest ciężko osiągnąć niektóre cele, ale warto działać dalej. I że można się pomylić, można popełniać błędy, bo każdy błąd przybliża nas do osiągnięcia tego celu, bo uczy nas czegoś nowego. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam, możecie sobie też zaobserwować mojego Instagrama i tam będą pewnie informacje a propos tej piosenki. Będę chciała, żeby był na wszystkich platformach streamingowych. Chcę zrobić ją naprawdę bardzo dobrą, bo to będzie moja pierwsza autorska taka nagrana piosenka. Czyli w tym zdanie, jak starałam się zrobić 100 tysięcy kroków w 24 godziny, zrobiłam też jedną rzecz, którą na pewno doceniam. To, że się nie poddałam, bo już mogłam to zrobić 3 godziny temu, jak ta noga zaczęła mnie boleć, a szłam dalej. Więc jestem z siebie dumna. Którą mamy godzinę? 23:57. Wracam do domu, idę spać. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i że zostaniecie ze mną na daily, bo no nie wiem, czy będą aż takie grube akcje. Jednak wierzę, że uda mi się ta daily. Północ, kochani. Gotowi? Sprawdzamy. Sprawdzamy. 21 kroków. Co jest? Uwaga, 80244, a już zrobiłam dzisiaj 21 tysięcy. Uwaga, spaliłam około 3864 kalorie. Zrobiłam prawie 60 km i szłam przez 12 godzin. Szłam, spaliłam tyle kalorii i jeszcze tyle kilometrów. To jest niesamowite i ja nadal jestem z siebie dumna, chociaż no nie udało mi się zrobić tego. Ale szczerze powiedziawszy, to jest kurde dobrze. Jeśli coś wam się nie uda, chociaż moim zdaniem, okej, nie doszłam do tego mojego upragnionego celu, jakim było 100 tysięcy, ale kurde, zrobiłam większość i byłam na półmetku, to znaczy, że teraz mogę się odbić i spróbować jeszcze raz. Nie, no żartuję, nie zrobiłabym tego sobie. Ale moi drodzy, wszystko jest możliwe, ponieważ ja nie oczekiwałam od siebie, że kiedykolwiek, że przyjdę do 80 tysięcy kroków w ciągu jednego dnia, w ciągu 16 godzin, więc to jest też niesamowite. Dziękuję wam bardzo i ja się teraz popłaczę prawdopodobnie ze zmęczenia i do zobaczenia jutro o 16, bo trwa wakacyjne daily. Kurde, tak zmęczona, mam dosyć, idę spać.